Będziemy jedli? Czy napijemy się wody, co? Sprawdziłeś, czy nie za ciepłe? Sprawdziłem, no co ty masz mnie za głupka? No luz, tylko pytam. No? A co, nie chcemy? Widzisz, denerwuję się przy tobie, no. No bo musisz go tak trzymać, bardziej pionowo, jak go karmisz. Ale jak? Co ty kombinujesz, stary? Hej, hej. Czekaj, czekaj, malutki. No. Czekaj. Co wy robicie? No nic, no. Adam go próbował wziąć i od razu mu się to nie podoba. Ja go próbowałem. To on się denerwuje przy Konradzie, no. Cicho, nie drzij się. Chodź. Chodź, friend, do cioci. Dobra, do cioci. Chwilowo ten konkurs wygrywa ciocia Iwonka, a wy sobie ustalcie między sobą, który jest lepszym tatusiem. No, zrozum, że to spokojnie. On... Między sobą powiedziałam. No już, spokojnie, Franiu. Słuchaj, ja wiem, że ty się starasz, ale stary przeginasz. Ja przeginam? To ciekawe, co ty robisz. Ja staram się akurat nim normalnie zajmować, a nie na siłę pokazywać, kto tu jest lepszy. Ale komu ja chcę coś pokazywać? Co ty w ogóle bredzisz, co? Bo to ty właśnie masz coś do udowodnienia. Ja akurat wiem, że jestem dobrym ojcem. I przypomnę ci, że to ja od początku jestem z dzieckiem i spędziłem z nim 3 razy więcej czasu od ciebie. Ale to ja jestem jego prawdziwym ojcem. Czy co, to też wyparłeś? Bo jest jeszcze coś takiego jak biologia i geny. Zuzka, ty lepiej wracaj od tego fryzjera i to szybko, bo jak tak dalej pójdzie, to Kącio z Adrianem zaczną dzielić Frania na pół. Mamo, wracaj, bo tatowie są jacyś nienormalni.